Dobra, ja to może trochę ściszę. O. No i takie trochę déjà vu, czyż nie? Bo otóż, witam was, wita się z wami Redmaster, to jest nasz pierwszy odcinek serii Patapon 3. No i tak. Dlaczego postanowiłem wznowić serię? Otóż, jako iż powoli kończę... No może jeszcze nie aż tak oficjalnie, ale... Raczej wątpię, że już ktoś będzie grał na arenach i tego typu sprawy, więc jako iż powoli kończę z Pataponami. Więc postanowiłem teraz wznowić tą serię na takie pożegnanie, przejść tą grę już od deski do deski. Oczywiście nie sam, jeżeli się uda. I to już nie będzie na pewno wyglądało tak, że w połowie zrezygnuję i przestanę to nagrywać, tylko jak już kiedyś pisałem, to jak już to wznowię, to już będę to przechodził choćby sam. Nie, nie, filmika już nie chcę, filmik już był. No, ale myślę, że aż tak źle nie będzie, bo nadal mam dwie osoby, znaczy... Raczej powinienem mieć dwie osoby, które chętnie to będą nagrywały, a jak nie, no to się skombinuje kogoś innego. Dobra. Tyle ode mnie. Tu raczej nic nie będziemy sprawdzać, ja tutaj wyłączę na razie ekran, bo... konsola pewnie by się skraszowała. Dobra. Już mogę włączyć w sumie. O, drugi filmik. Te wybuchy, te emocje. Krew, pot i te sprawy. No i tak, niestety nie będzie losowania co do postaci, jaką postacią mam grać, jaką klasą i tak dalej, ponieważ wszystko mamy już jakby zaplanowane. To znaczy, będziemy grali takimi dosyć, że tak powiem, nietypowymi klasami typu Destrobo, Wojari czy Jamsz. Chociaż z tym ostatnim to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Tak więc ponownie będę przechodził całą grę Destrobem. Cóż, za pierwszym razem, nie ukrywam, była to męczarnia. Jeszcze nie znałem za dobrze tej gry. Teraz powinno pójść nieco lepiej, aczkolwiek Destrobo na początku gry nie jest może jakimś super potężnym bohaterem. Ale jak tylko uda mi się zdobyć jakieś lepsze umiejętności, no to powinien ogarniać i to dosyć dobrze. Dobra, ja tutaj nie będę przedłużał, tutaj ten przysięga bohaterów. Ktoś sobie przeczyta, miał czas, jak nie, zwolni sobie, przerwie sobie filmik, włączy sobie pauzę, o, w ten sposób. Tutaj ten pakt, my tego nie chcemy, tego tym bardziej nie chcemy. I dobrze, i witaj gwiazdko. Jesteś bogiem patapanów, tak? Tak, to ja. Cholera, zapomniałem. Dobra, najmocniej was tutaj przepraszam, zapomniałem ekran wyłączyć, bo tutaj właśnie jest teraz w... Musimy sobie wpisać nasz nick. A tak jak mówię, konsola lubi się crashować przy tego typu rzeczach. Dobra, chyba już tu raczej nic takiego nie będzie. Tak. Poczekaliśmy twojego przybycia, też się cieszę, a teraz... No właśnie, teraz wybór. Cóż, no jako jestem Destrobem, no to biorę sobie Taterazaja. Ja jest bohater starczą Taterazaj. Za życia moich towarzyszy oddam swoje własne, szlachetne słowa. Tak. Oczywiście, że wybieram Taterazaj, jest spoko. Taterazaj to jest moja pierwsza klasa, jaką przeszedłem całą grę. Mam do niego szacunek. Tak, tak ma brzmieć, nic nie chcę zmieniać. A teraz ostatnie pytanie. No tak, jak już mówiłem chyba na początku, jak pierwszym razem nagrywałem, za bardzo nie wiem, o co z tym tutaj chodzi, jeżeli ktoś wie, może napisać. Ja nie mam pojęcia, więc uznam, znaczy dam, że tak, śniło mi się coś tam. Jej, będę żył. Dobra.
No i właśnie, mam zamiar wszystkie te treningi teraz przejść, tak jak to było poprzednio, ale nie będę tego rozdzielał na odcinki, tylko przejdę to wszystko jakby w jednym odcinku, żeby na drugim od razu ruszyć już z kumplami dalszą fabułę. Noż, kuźwa, ten klimat. Tak bardzo mi się to kojarzy z Pataponem 1 i 2, że szok. Dobra, tutaj było cięcie. Ktoś mi wszedł do pokoju oczywiście podczas nagrywania. Nadejście Red... Red... Reda chyba powinno być, no ale ja się nie znam. Co za ciepły deszcz. Legenda nie ożyła, jak miło. A my nie byliśmy zaklęci. Nioch, nioch. No i kogo my tutaj spotkamy? Oczywiście Bumbam, srebrnego Hoshipona, który jest tak zwaną nadzieją. No jeżeli ktoś wie, co to Puszka Pandory i zna tego historię, więc tak na tym się właśnie wzorowali twórcy. Chociaż muszę przyznać, że intro z demów, raczej z demo wersji Pataponów Trójki bardziej mi się podobało. Chociaż my tutaj teraz o niczym nie gadamy. Aj, zapomniałem jedną rzecz zrobić. Ale dobra, mniejsza z tym. Oho, mam jakieś ten... jakąś kolczastą piłeczkę na głowie. Hihi. Podobno ma mój, w sumie mój pies. Jako taki gryzak, ale dobra. Nieważne. Co się stało się? No, obrócili się w kamień. A my ich musimy ratować. Kim jesteś? No i ja jestem bohaterem. Wow. Katapon, witam cię. Tu już by się pewnie kłaniały legendy i kula. No ale to już jest inna bajka. Dobra, skupienie na rytmie. O! Jak mówiłem, te emocje. No jak większość wie pewnie, na początku za dużo dziać się nie będzie. W sumie rozgrywka się zaczyna dopiero już na treningach. I teraz musimy to jakoś przeboleć. Ale jak już nagrywamy wszystko, to wszystko, czyż nie? Słodkie wibracje. Brr. Znowu się zaczyna to, co poprzednio. Czyli większość skupiania się na rytmie niż na gadaniu. Ale to są Patapony, one tyle wymagają. Przynajmniej ja taki jestem, że nie umiem gadać i tego wbijać. Chociaż są ludzie, którzy potrafią się skupić i na tym, i na tym. No ja aż taki uzdolniony nie jestem. Hihi. I takim oto sposobem dostajemy nasz czwarty bęben. Pata. Jej! I dzieci się cieszą. Dobra. Pata, pata, pata.
No, teraz mamy już jakby większą swobodę, ponieważ możemy sobie wybijać co chcemy, jak chcemy, gdzie chcemy i o której chcemy. Czyli krótko mówiąc, teraz już jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie komendy. Ale o tym już chyba wiecie raczej. I tak oto pierwsza misja zostaje wykonana. To nadal wyrzuca te pieniążki. W sumie na opartego to można by tam stać i tego i to zbierać. No. Można by sporo kasy na tym zarobić, ale komu by się chciało? W ogóle ciekawe, ile on wyrzuca. Czy po 10, czy po jedną sztukę? 10 jako jedna moneta. Czy tam catching raczej. No i tak, witamy w naszej kryjówce bohaterów. Czy tam ogólnie kryjówce, jaskini. No, klimatyczne, trzeba przyznać. Od mrocznych jakoś, prawdę mówiąc, mi się nie podoba. Taka nowoczesna trochę bohaterów, taka, nie wiem, klimatyczna bardziej. Przepraszam. Tak, tutaj ogólnie srebrny Hoshipon nam tutaj tłumaczy co i jak. Jak będziemy klikać na poszczególne budynki, on nam będzie mówił co to jest. No a wiecie jak to w każdym, jak to na każdym początku, w każdej grze taki samouczek. Właściwie szkoda, że nie można tego ominąć, no ale... I tak, co my tutaj mamy? Mamy tutaj obelisk, dzięki niemu będziemy mogli wybierać misje. Wiadomo, zasada podobna co w innych grach, im dalej dojdziecie, tym cięższe misje będą. Tu się raczej nic nie zmienia. Dobra, lecimy po kolei, zbiorownia. Zbrojownia. No, o co tutaj chodzi? No, jak ktoś nie wie, tutaj będziemy mieli różnego rodzaju nasz ekwipunek, który zdobędziemy na misjach. To znaczy hełmy, miecze, tarcze, zbroje... Zbroje, matko. W zasadzie zbroje też. Jeżeli na ramienniki można nazwać zbroją, to jest raczej część zbroi. No, ale wiecie, o co chodzi. Dalej, totem drużyny. Do tego jeszcze na razie nie będę zaglądał. Się boję, że mi skraszuje, więc to sobie odpuszczę. Koszary, no tutaj będziemy mogli uzbrać naszych wojaków. Zresztą powiem tak w skrócie, bo zanim on się rozgrzeje, zanim się rozpędzi, zanim o tym powie, to już to zdążę powiedzieć 5 razy. Co tutaj mamy? Astropona, on wykrywa różnego rodzaju bossów, eventy, czy takie inne bajery. Szczególnie to ja tutaj zawsze oczekuję Kachidongi albo Goruru, czy tam Garuru. Nie, chyba Goruru. Whatever. No i spoko, no dobra. Teraz nie wiem, to ten drużyny. Dobra, jak mi skraszuje, to najwyżej... zrobię cięcie i tyle. Jak to zrobiłem poprzednio. Ale chyba za pierwszym razem nie, to za drugim było. No i co to jest? No tutaj jak nam mówi... Srebrny Hoshipon w skrócie. To ten drużyny. No jak mamy multika... Przenosimy się między kryjówkami, możemy werbować ludzi do naszej drużyny, albo oni nas mogą zwerbować. Dzięki czemu wzrastają nam punkty drużyny, a dzięki punktom drużyny będziemy mogli sobie kupować w sklepie Hoshipona, którego jeszcze nie mamy, różnego rodzaju bajery na kryjówkę. Czy tam akcesoria na arenę, czy inne takie bajery jeszcze. Dobra, no i Meden. W późniejszym etapie gry będziemy mogli o niej kupować różnego rodzaju itemki. Teraz niestety ją zamurowało i taka biedna ona jest teraz, że sobie siedzi, nic nie może robić. Dobra, naprzód atak. Pierwsza nasza misja. Jej!
Tutaj nie ma co się opierdzielać, tylko od razu dać tego. Nie to, tylko też nie to. Aha, bo ja nie mam umiejętności jeszcze, no faktycznie. Czapki z DLC. Ziu. Zdobędziemy nieco lepszy ekwipunek, to wtedy dopiero mogę mieć dylemat, co założyć na misję. Teraz nie będę... Nie będę sobie tym zawracał głowy, bo prawdę mówiąc nic nie mam. No i o co chodzi w tej misji? Musimy jak najszybciej przejść. Wprawdzie nie do końca, ale tyle, ile nam się uda. Więc jedziemy. Fajna była misja w DLC, gdzie to cały czas musieliśmy maszerować do przodu, im dalej doszliśmy, tym lepszą mieliśmy nagrodę. Nie wiem, ja tam chyba miałem 2300 pataponów. Czy jak to tam się liczyło? Nie, chyba pataponów raczej. W każdym razie to był mój rekord, to był mój wynik. Może i niezbyt duży, no ale... Jak nie miałem co robić, to akurat sobie to przechodziłem w wolnym czasie. Koniecznie chciałem sprawdzić, czy tam można było zdobyć purpurową skrzynię, bo gdzieś słyszałem, że się da, ale jak zwykle plotka plotką goni, pomiata, czy jak to się mówi, i tak to wygląda. Ludzie mówią co innego, a jest naprawdę co innego i można sobie tak, nie wiem, tam przechodzić do nieskończoności, i tak tego tej skrzyni się nie znajdzie. Pod koniec tej misji jest dosyć fajna nagroda, ale nie uda mi się jej raczej przejść. Raczej na pewno. Otóż dostajemy nową komendę. To była chyba komenda pauzy. Tak, tutaj była komenda pauzy. W pierwszych lochach, jakie odblokujemy... Chyba były głębie gniewu? Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. To w tych lochach można było zdobyć komendę odwrotu albo cofania się, która działa tylko na multiku i która jest strasznie przydatna. O, 16. Raczej nie zdążę. Aczkolwiek. No, dawajcie. 2, 1. No i przez tego ptaka mnie zablokował, skubany. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, nawet możemy stać na starcie i tak raczej tą misję powinniśmy przejść. Nie musimy wcale tutaj dochodzić. Jedyne tylko, no to... Tylko tyle, że jeżeli byśmy przeszli, to dostajemy skrzynki, no i... I tak to wygląda. Dobra, młot dla Tondengi, włócznia dla Yaridy. Na ramieniki dla Dengi, no i nie tylko w sumie, i ognisty łuk. Jakiegoś łucznika, czyli niezbyt przydatne mi, przydatne dla mnie itemy, bynajmniej na razie. Rękawice raczej dopiero później będę zdobywał, mówiąc później, to nie wiem, no. Nawet już chyba w pierwszych lochach można było zdobyć, na Dodondze. Aha, kuźnia, no tak. Co nam daje kuźnia? Dzięki kuźni możemy ulepszać itemki i tyle. Tyle z tej informacji. I ten możemy ulepszać do tego poziomu, jakim jest nasz bohater. Ale to już chyba wiecie, nauka obrony. Tutaj strasznie przydaje się Taterazaj. Bo tyle on ma łatwo, że tworzy pole energetyczne, które broni każdą jednostkę. Jak to inni bohaterowie mają nieco ciężej. O, to będzie chyba bonus na podpalenie, czyż tak? No... Tak, dobra, zawsze się przyda. Łysa czapka, co nadawała? Odporność na ogień. Ty jesteś miecznikiem, to odporność na ogień ci się przyda. Ty
ty nie masz nic nowego. Bum bam, jedziemy. Pamiętam jak pierwszy raz to przechodziłem. Kuźwa, to było fajne. Właściwie to każdą grę jak się przechodzi pierwszy raz to zawsze jest najfajniej. Później jest też taka raczej norma. O co wchodzi tej misji? Nic innego jak tylko mamy się bronić. No jak widzicie, nie jest to zbyt skomplikowane. Chyba, że się pomylę w rytmie. I wiadomo, im więcej fal wytrzymamy, tym lepszą nagrodę dostaniemy. Do drugiej raczej wytrzymam, ale trzecią już sobie odpuszczę. A nie, to było pon. A co się stanie jak podejdę? A nie, nie mogę. Ojej, znowu wygaszacz. Muszę mieć to pod uwagą. Bronimy, bronimy! W sumie to źle zrobiłem. Mogłem najpierw użyć naładowanej obrony, a później aktywować Hero Moda. Nie pomyślałem, no ale dobra. O, odrzuciły mnie. No w sumie jest ich tutaj tyle, że mają prawo. Tym bardziej, że to był nieustanny atak, więc... Nasz bohater osłabnąć przy tym też może. Dobra, fala opanowana, jest ciekawie, dostaliśmy drugą skrzynię, dalej nie idę. Dwie fale mamy wykonane, jest fajnie. Czy dostaniemy coś ciekawego? Włócz? Nie. Hełm. O, hełm z bonusem. Do peżety, dobra. I łuk snu. Chyba nie był dobry ten łuk od ognistego, ale nie wiem, zaraz zobaczymy. Nikt nie leveluje, raczej tutaj nikt levela nie zdobędzie. Chyba, że przy trzeciej misji... Przy trzeciej misji już mi się język plącze. Masło maślane. Nie. Dobra. I co się stanie teraz? Nic się nie stanie. Nic się nie stanie, bo musimy wykonać... A nie, już się stanie. Okej, spoko. Zwracam honor. No i co? I mamy już pierwszą poważną misję. Jednakże, tak jak mówiłem, w następnym odcinku dopiero z nią ruszymy. Jak już się zbierzemy, jak już zaczniemy nagrywać, to... To będzie miasto. Tak, i raczej postaram się, żeby to nie wyglądało tak, że to będzie co, nie wiem, co rok, co będzie odcinek. Tylko żeby w miarę szybko to już szło, bo... Naprawdę nie chcę tym zwlekać długo. Tak to było za pierwszym razem. Jeżeli kogoś nie będzie, kto będzie chciał nagrywać, no to po prostu będę nagrywał bez tej osoby. Chociaż jeszcze nie wiem, to jeszcze się okaże. I zobaczymy jak to wyjdzie. Właśnie to tym drużyny, gildię mogę zrobić.
ale to już się wzmówię z innymi, jak się nasza gildia ma nazywać. Tymczasem ostatnia misja. Chwila, to nie było przypadkiem 4? Chyba, że dopiero po tej odblokuję, no tak. Tutaj tego. No nie, cofaj mi się, nie chcę tej misji. Chcę tą misję. Dobra. Nie czekamy, tylko ruszamy. Miecz snu, ja miałem miecz snu? Chyba miałem cały czas miecz snu, no miałem miecz snu. No, ta misja też pójdzie szybko, bo jest łatwa. Nie będę też przy niej siedział długo. O co tutaj chodzi? Jak nam tutaj ta tablica mówi, musimy atakować i uciekać, czyli unikać kul z tej armaty. Sami widzicie, że prosta misja. A co się stanie, jak podskoczę? Ups. Nie zdążę. Ojej. No to popsułem. Trafi. Nie, sorry, chciałem przetestować. Aż mnie to ciekawiło. No, tak ta misja wygląda. Atakujemy. Uciekamy, chociaż niepotrzebnie teraz uciekłem. Teraz miałem uciekać. No i tego już chyba nie zdążę rozwalić. Ale dobra, dwie skrzynie. No tak, bo oni dają czas, żeby użyć naładowanego ataku. No, to było króciutkie. Następne będzie nieco dłuższe. O, ognisty mieczyk. I teraz nie jestem pewien, bo się chyba pomyliłem co do misji. Otóż w tej pierwszej chyba dało się zdobyć klucz, a w tej drugiej, znaczy tej czwartej, ostatniej treningowej, dopiero w tej czwartej chyba zdało się zdobyć tą nutę, czyli komendę nową. Już nie pamiętam naprawdę. Właśnie, nauka marszu i skakania. Kuźwa, z tym będzie problem, albo wiem... Gram na moim starym PSP. A to PSP miał, ma uszkodzone przycisk X, krzyżyk, czy jak to się tam wymawia profesjonalnie. I czasami nie chce mi, mimo iż go klikam, nie chce... No tak, tak, on mi tutaj gada. Wracając, o czym ja mówiłem. Prawdę mówiąc, zapomniałem. Tak, on tutaj nam mówił, że... O właśnie. Chyba o tym właśnie mówiłem. Że czasami mimo iż klikam, to nie klikam. Matko, nie klika. Wysłowić się nie mogę. No po prostu ten przycisk nie reaguje, o w ten sposób powiem. Nie mogłem dobrać słów do tego, przepraszam. Teraz o nim patrzę, nie sekundy. I tak, o co tutaj chodzi? Czerwone kuleczki dają nam do czasu, zaś niebieskie nas przyspieszają. Tylko... Aż kuźwa. Z tym będę miał kłopot. Już widzę, że to będzie problematyczne strasznie. Ojej. Nie, wyszło to troszkę gorzej niż chciałem, żeby wyszło.
Przynajmniej, żeby do drugiej skrzynki dojść. Żeby nie było wstydu. I czy jeszcze... Tak, zdobyliśmy szybkość. Dobra, jest. Może to nadrobimy. Albo i nie. Ej, 10, 9. O, zdążyłem. Nie, to się przy tej skrzyni nie będę zatrzymywał nawet. Przydałaby się bańka z czasem teraz. Dobra, dwie skrzyneczki, tam dalej pewnie był ten. Była ta nuta z marszem. Czy ja coś zebrałem? Pewnie zebrałem tę nutkę, tylko jej mi jakby nie przyznało. Dobra, dwie tarcze, jakaś bonus? Nie, bez bonusa. Aha, czyli jednak nie ten. Tej nuty mi nie dało. No i dobra, tak jak mówiłem, zrobimy cztery misje te treningowe i w następnym odcinku zaczniemy już tak jakby oficjalnie, czyli wszyscy razem nagrywać ładnie, pięknie. Nasza pierwsza misja. Chodźcie, idziemy na DLC od razu. Tak jest. Bo właśnie o tym mówiłem, perfekcyjny marsz. To jest to wyzwanie, gdzie ponoć zda się zdobyć purpurową skrzynię, co ja to raczej nie wierzę. Idziemy na Gigano Gore. Pewnie mówiąc, nigdzie bym tutaj nie dał rady. No. I tak ta wesolutka gra właśnie wygląda. Dobra. Tak więc widzimy się w następnym odcinku, tak więc trzymajcie się ludzie, następnego odcinka i pa pa!